Teraz moja propozycja. Zostało nam mniej więcej jeszcze z 5 minut do przerwy. Chciałbym, żebyście zagrali. Zagrali na giełdzie. Macie do dyspozycji, ja tutaj rozdam. Będzie dość trudne. Mogę prosić o rozdanie? Nie wiem, tak gdzieś po 4 na każdą ten. Ja tylko jeden bym wziął. Proszę Państwa, każda grupa, macie 8 grup, ma wspólnie podjąć decyzję na temat inwestycji. Każda grupa ma do rozdysponowania 100 tysięcy złotych. Każda grupa, mając to 100 tysięcy złotych, posłuchajcie mnie. Każda grupa może kupić jedne z 4 akcji i jedną obligację. Akcje A są bardzo bezpieczne o stabilnym wzroście. I teraz, proszę Państwa, jeżeli mało z Was będzie chciało kupić te akcje, to cena akcji wyniesie 100 zł. Jeżeli będziecie chcieli łącznie, czyli wszystkie 8 grup, więcej niż 5 tysięcy akcji, to niestety zgodnie ze wzrostem chętnych wzrasta cena. W konsekwencji cena akcji wzrośnie do 100 zł. Jeżeli przekroczycie popyt na poziomie 7 tysięcy, już? Zostały. No to można reszcie rozdać, jeżeli tam zostało. To akcje wzrosną do 104 zł. I teraz, proszę Państwa, mówię o tym, że one są bezpieczne, ponieważ zgodnie z rekomendacjami, czyli ze wskazaniami maklerów, w wariancie optymistycznym cena na koniec roku wyniesie 106 zł, w wariancie średnim 105 zł, a w wariancie pesymistycznym 104 zł. Jeżeli kupicie akcje B, one są bezpieczne o względnie stabilnym wzroście, to zauważcie, że wzrastają ceny tych walorów i wzrastają rekomendacje, przy czym w wariancie pesymistycznym zarabiacie mniej. To znaczy, jeżeli nagle będzie działa się bessa na giełdzie, to jeżeli kupicie te akcje, to stracicie więcej. Później macie C i D i wraz z każdą kolejną akcją, z akcją wzrasta ryzyko. Czyli można zarobić więcej, ale i można stracić więcej. I teraz, proszę Państwa, nie musicie kupować jednych akcji. Możecie stworzyć sobie tak zwany portfel. Dajcie dokończyć. Możecie sobie skonstruować portfel. Portfel, czyli trochę takich, trochę takich, trochę takich, trochę takich akcji. Następnie zobaczymy, która grupa zarobiła najwięcej. Rzut kostką zadecyduje, czy był to wariant optymistyczny, średni czy pesymistyczny dla danego papieru wartościowego. Więc niestety wprowadzimy pewien czynnik nieprzewidywalny, ale taka jest giełda. Najważniejsza informacja, wszyscy zarobiliście, ale zarobiliście bardzo różnie. Najlepszą grupą była grupa 8, która zarobiła 27 850 zł. Na drugim miejscu znalazła się grupa 7,
14 950. I powiem szczerze, to są dwie grupy, które naprawdę najlepiej to podzieliły, najlepiej zainwestowały. Te dwie grupy rzeczywiście mogą zostać nagrodzone później. Za chwileczkę podejdę z nagrodami. Bo pozostałe grupy, spokojnie, spokojnie, proszę się nie denerwować, nie było tak źle. Nikt nie straci. Ale pozostałe grupy już miały zarobek na poziomie kilku tysięcy. Na trzecim miejscu grupa pierwsza, 7 tysięcy. Na czwartym miejscu grupa piąta, 6200. Na piątym miejscu grupa szósta. Na szóstym grupa trzecia. Na siódmym grupa druga i niestety nie wygrała grupa czwarta.